pewna grupa przyjaciół spotkała się w pobliskiej kawiarni, aby ogrzać się w ten chłodny dzień. Ich mała tradycja rozpoczęła się już kilka lat temu, w miejscu przypadkowego spotkania. Przyjrzymy się teraz, jak wyglądają ich cotygodniowe spotkania. Dzień dobry, chcę Państwu podać? Proponuję, zgodnie z tradycją, czekoladę dla nas wszystkich. Tak. Ja poproszę jeszcze babeczkę. Za chwilę zaszły nie będzie chmury. Jak cudownie, że mogę tu z wami być. Nie mogłam się doczekać, aż do zawodu. Bardzo zobaczę. Co u was? Ja dziś byłam w kinie. Piękny film o Janie Pawle II. Widzieliście go? Nie. W mojej opinii wielce niemądre jest wydawanie tylu pieniędzy na bilety. Za maksymalnie miesiąc będziemy mieli możliwość oglądać go w internecie. Ojej, bo zawsze tacy pesymiści. A co u was, dziewczyny? Jak humorki? To ja byłam po prostu zjedna, bo już tak od miesiąca nie było. A ty, Gosia? Co? Stałam kilka minut temu. Ja nie wiem, po co my tu przychodzimy. W każdą sobotę. To jest dzień, kiedy mogę się porządnie wyspać. Oj, Gosia. Może opowiedzieli się nam w szkole? Daniel, powiedz proszę, że coś mi się nie pobiłeś. Nie, jestem ten kujon, musiał mi nakablować, że ściągałem to i pałę dostałem. W ogóle rodzice ciągle się nie czepiają, że mam jedynki popełnić. Ja nie rozumiem tego. Po co mi ta szkoła? Wyciluj na spokojnie, nic się nie dzieje. Przenosimy się teraz w miejsce, gdzie dorastał nasz drogi Daniel. U Państwa Strzeleckich trwają właśnie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Dzieci wraz z rodzicami od rana krzątają się, sprzątając i gotując. Marysiu, pomóż mi, możesz wziąć te chusteczki i pościerać kurze? Jasne, już idę. Daniel, pomożesz mi? Możesz pan tu coś zrobić? On i sam ci nie pomoże. Jesteś, daj mi spokój, to się nie czeka. Cały czas tutaj do mnie macie. Albo się będziesz zachowywał, albo dostaniesz ślapak i zabiorę ci ten kubitelek. O, dobra, to jest dobra. Nie robię. No Michał, odpuść mu. Przecież wiesz, że dzisiaj ślap młodzież tak ma. I do święta cieszmy się. Chodźcie już, nakrywajcie do stołu, zaraz będzie obiad. Nasi drodzy przyjaciele chodzą razem do gimnazjalnej klasy. Uczęszczają do swojej szkoły od wielu lat. Przeżyli w niej wiele ciekawych przygód, choć jeszcze więcej jest przed nimi. Będziemy teraz z nimi uczestniczyć w lekcji religii. Witam droga młodzież. Dzień dobry. Pamiętajcie o udekorowaniu sali gimnastycznej, bo jak przypominam, Wigilia już wkrótce. Zapiszcie sobie temat katechezy. Czym jest dla nas Advent? Przez A. Julio, myślę, że to nie jest pytanie na naszym poziomie. Mówię na właśnie takie pytanie, jakby nie mogli zająć się czymś ważniejszym. Cudownie zdążył. Czym dla reszty jest Adwent? Małgosia, nie śpi. Obecna. Nie sprawdzam obecności, pytając, co to jest Adwent. No ten, 40 dni, ty ze świętymi świątyni. Nie, to nie to. Słuchaj proszę na lekcji. Widzę, że musimy powtórzyć wszystko od początku. Kochani,
ten śnieg. Zimno jak nie wiem, koleń się już nasłuchałem. Po co mi tu w ogóle przyprowadziłeś? Żebyś też poczuł magię świąt. To cudowny czas narodzenia Pana. O, kogo moje oczy widzą. Bardzo się cieszę, że postanowiliście odwiedzić nasz kościół w tą piękną noc. To was słyszę kolędników, chodźcie, bo się spóźnimy. Ci wszystko, co najlepsze mamy. Złociste słoneczko na twoją cześć schodzi, a gdy wieczór przychodzi, za lasy zachodzi. I gwiazdeczki na niebie mrugają, cześć i hołd maleńkiemu Bogu składają. W żółbku leżysz, Jezu mały, w szopce masz mieszkanie. Chciałeś przyjść na ziemię, bo kochasz nas, Panie. Wielkie cuda w małej szopie, tyle darów, tyle gości. Bogu dzięki i wam dzięki. To prawdziwa noc radości. Śpij, dziecino moja mała, będę ciebie kołysała. Do serduszka cię przytulę, kolędę zaśpiewam czule. Jeszcze raz odwiedźmy lekcję religii naszych drogich przyjaciół. Witam młodzież w Nowym Roku. Jak minęły wam święta Bożego Narodzenia? Przespałam tylko jeden dzień. Bardzo się cieszę, że coś do was trafiło w te święta. Jestem z was bardzo dumny. Pomożesz mi, Marysieńka? Ja pomogę. Nie do wiary. Daniel, co to za zmiana? Jak Daniel pomaga, to ja też. Robiłam spóźnione, bo wyjdzie na nas. Kolejna sobota i spotkanie grupy naszych przyjaciół. Tych samych osób, lecz odmienionych przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat. Godny podziwu. Ja w końcu zrozumiałem genezę słów.
Boże Narodzenie. Oznaczają one, że Bóg naprawdę przyszedł na świat i stał się jednym z nas. No, warto było się na swój zamian do pasterka. Święta Bożego Narodzenia to naprawdę fajne. A wy jak przeżyliście do... A wy jak przeżyliście do Święta Bożego Narodzenia?